Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest... Kabel mi się zaplątał, kolejny odcinek z OFF. Dzień dobry, ja mam na początku muszę historię opowiedzieć tak klasycznie, tylko teraz to taka będzie trochę tragiczna historia. Chodzi mi o to, że czyściłem se dysk, nie? Tak pomyślałem, że syf jest, a w tych pobranych katalogu to różne tam cudy niewidy siedzą, nie? Można trochę powywalać rzeczy, tam jakieś to PDF-y, jakieś takie pierdoły, wszystko, nie? Co tam było? No i tak czyszczę i tak spoko, wesoły, bo tak dużo miejsca na dysku się zrobiło, fajnie, nie? Dzisiaj zasiadam do nagrywania OFF-a, bo chciałem sobie trochę ponagrywać, porobić poza odcinkiem, żeby trochę pobić level, zresztą widzicie tutaj efekt, nie? Wbijanie levelu mam. Stwierdziłem, że 20 level to będzie wystarczająco, żebyśmy tutaj już ogarniali i mam w cholerę kredytów, więc jak teraz znajdzie się gdziekolwiek jakiś sklep, to ja to wykorzystam. Dzisiaj będziemy w ogóle czyścić strefę trzecią. Po to ekspiłem, żeby tą strefę trzecią ogarnąć, bo z mojego doświadczenia wynika, że jak się oczyści strefę i się od razu chce przejść do tej oczyszczonej strefy, żeby ją ogarnąć, tą oczyszczoną strefę, tam pozbierać rzeczy, tam są trudni przeciwnicy. I mam nadzieję, że teraz nie będzie takiego problemu, bo trochę żeśmy poekspili. Znaczy poekspiłem poza odcinkiem. Latałem sobie po prostu... tym, nie wiem, czy kojarzycie ostatni odcinek, co było? Zaraz wrócę do historii z wcześniej, zaraz wam muszę powiadać, nie? To było tak, że tam był ten taki, te bloki mieszkalne, nie? Co tam duchy się oczyszczało, czas był i tak dalej. Pamiętacie ten odcinek? No to było to. No, to tam ta oczyszczona strefa, nie? Co tam lataliśmy. To tam jest takie miejsce, gdzie można sobie latać w górę, w dół, górę, dół, a zaraz obok jest safe. Czyli jak jest safe, to można się leczyć. Czyli ja po prostu latałem góra, dół, góra, dół, góra, dół i się leczyłem przy tej czerwonej skrzynce i tak spędziłem z pół godzinki może, czy coś w tym, nie wiem dokładnie ile. No i powbijałem poziom. W ten sposób. A jeszcze to, co wam chciałem powiedzieć dzisiaj, że tak, że czyściłem ten dysk, nie? A dzisiaj sobie tak siadam do OFF-a, nie? Żeby tam ponabijać level, cokolwiek, nie? Ten odcinek nagry. I słuchaj, co się stało? Zgadniesz, co się stało? No, nie zgadniesz, co się stało. Zgadniesz, co się stało, no. Mądry jesteś, mądra jesteś, tak? Zgadniecie. No, se usunąłem. Kurczę, niechcący. Bo miałem... To jest moja głupota, że zamiast przenieść ten folder OFF-a, nie? Tam, co, ten, tą grę całą i tak dalej, z save'ami, przenieść se to w oddzielne miejsce, żeby przypadkiem to nie wyleciało, nie wyfrunęło. Ja to zostawiłem w pobranych i stwierdziłem... No, może być. Czemu nie? To problem jakiś... No właśnie, no i sobie wywaliłem to, mówię, tak się spociłem całym, kurwa, od nowa trzeba nagrywać. A mówię, nie, dobra, poszukam save'ów w necie. Dupa, nie ma save'ów w necie, nie ma całkowicie. Mówię, dobra, jesteśmy w dupie, ale ściągnąłem sobie jakiś taki program, a to tam jakieś są takie krzywe programy do odzyskiwania, nie? Po tym jak kosz oczyścisz, to możesz tam czasami niektóre rzeczy idzie odzyskać. Wiesz jak dysk działa? Dysk działa tak, że jak coś usuwasz koszem, nie? To tak naprawdę usuwasz tylko etykietę. Wyobraź sobie taki kurde ten, takie półki, nie? Półki w domu, jakąś taką komodę z półkami, cokolwiek, nie? I na tych półkach, jak są położone przedmioty, jakiekolwiek na tej półce, to tam jest taka etykieta naklejona na ten przedmiot, w słoikach, cokolwiek. Wyobraź sobie, nie wiem, że słoiki stoją na tych półkach. I na tych słoikach są takie plakietki, co to jest w tym słoiku, nie? No. Tak mniej więcej działa dysk, nie? Że takie etykietki nakleja i jak usuwasz coś koszem, to ty tak naprawdę tego nie usuwasz, nie? Tylko po prostu zrywasz tą etykietkę z tego słoika. I teraz, uwaga! Jeśli coś nie ma etykietki, to dla dysku jest takie zaznaczone jako takie OK, to jest do odstrzału. Jak coś usuwasz, to tak naprawdę to nie jest usunięte. Trzeba to głęboko usunąć, że tak powiem. Ale nie tak płytko usunięcie. Takie płytkie usunięcie to jest po prostu zerwanie etykiety. A głębokie to wywalenie całego słoika razem z zawartością, razem ze wszystkim, nie? W sensie, że to tam już w tym słoiku tego nie ma. W każdym razie. Jest takie ryzyko, że jak już dysk widzi, że to jest do odstrzału, nie? Że ten sam w słoiku coś jest, to nie ma etykiety, więc w sumie to ważne nie jest. To tam może coś, to może wywalić, a co innego może wrzucić do tego słoika i nakleić etykietę, nie? I... wtedy nie możesz odzyskać danych z dysku, bo zostały nadpisane przez coś innego, prawda? Jakieś są rzeczy. Ale jeśli dysku się dużo nie używało i miało się szczęście, w sumie też trochę, to można odzyskać te dane. I ja co prawda nie odzyskałem ich tak całkowicie, ale odzyskałem save'a sprzed tamtego odcinka.
Nie? Więc sobie przeszedłem na szybko to, co tam było. Dużo tego nie było i tak. Taka krótka lekcja o dyskach. Chyba źle nie wytłumaczyłem. Mam nadzieję, że dobrze wam wytłumaczyłem. To tak działa. W każdym razie odzyskałem save'a, znaczy tego sprzed tego odcinka. Przeszedłem, zrobiłem, tam ponabijałem poziomy i tak dalej. I działa. Także happy? Jestem bardzo happy. A teraz to będę naprawdę uważał, żeby nie wydupić czegoś z dysku, jak nie muszę. Ale muszę gruntowne czyszczenie tego komputera zrobić, bo tam tyle, ile tam syfu jest, chyba dziada z babą brakuje, nie? Tylko nasrać na środku, tak można było powiedzieć. Normalnie syf jest taki, że... Ale muszę to ogarnąć. Muszę tak, bo ja mam tyle miejsca na dysku zajętego przez jakieś gówna, które są mi niepotrzebne. Ale to wiecie, jak to jest, jak się usuwa rzeczy, nie? Że to potrzebne, to też potrzebne. A wiecie, co, jaka jest dobra rada moja taka? Że najlepiej jest sobie ściągnąć jakiś program, który ci wylistuje wszystkie rzeczy, jakie masz na dysku, po dacie. W sensie, kiedy ostatnio miałeś dostęp do tego zasobu. Czyli jak na przykład do folderu nie wchodziłeś 2 lata, no to poniekąd jest duża szansa, że przez już nie będziesz do niego wchodził, nie? Plus minus jakieś rzeczy związane ze wspomnieniami, zdjęcia albo coś takiego, to się codziennie ich nie przegląda, nie? Tylko raz na ruski czas. Ale to można przecież se można se przecież zaznaczyć, nie? Co możesz... Jezu, coś tak... Jakiś katar mam czy coś, opierdziele. Można se przecież zaznaczyć, nie? Co chcesz usunąć, co nie. To tak najłatwiej po prostu se popatrzeć. A tego dawno nie używałem, to gówno można wywalić. To tak bym radził czyścić i tak będę też sam czyścił chyba ten komputer. W każdym razie, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich w odcinku kolejnym. Ile to czasu minęło? 8 minut, dobra, tak klasycznie, dobrze jest, tam 7 minut, to tam już nieważne. No, taka krótka lekcja o dyska. A czemu ty tak popatrzyłem, spytasz? Bo możesz się tak zastanawiać, bo tak, Dimo, na tym może drugi monitor przecie. A powiem wam, że nie do końca, bo, a wam pokażę taką cykbajerę. O, poczekaj, taką cykbajerę wam pokażę, bo ja mam coś takiego, nie? To ja mam taki monitor drugi, ale na telefonie, bo... Ale w rozjazdach jestem, nie? Nie będę wszystkiego całego sprzętu ze sobą targał. Ale mogę na przykład mikrofon. No tu sobie tak, o, tego lisa. Lisa, mam nadzieję, że jest dobrze ty zaznaczony. Czekaj, sprawdzę. A się muszę przychylać, bo tu gówno widać. No, tak, dobrze jest zaznaczone, no. Tego se lisa, kota, niedźwiedzia, psa. Cokolwiek se tu przywiozłem, nie? I takie rzeczy, jakiś tam sprzęt. Ale tu monitor na po co? O co? Nie? Można sobie monitor do kieszeni schować, no. Telefon wystarczy. Są takie rzeczy, ktoś by był ciekawy, to są. Nie można tak robić. No. Także, co ja wam mogę poopowiedzieć? No, starszy, co byś jeszcze chciał wiedzieć? Tyle już, kurna, 1/3 odcinka prawdopodobnie na samym gadaniu. Zresztą, co byś jeszcze chciał pogadać? Chcesz się pogadać? Tak? Podcast nagraj. Wszyscy faceci, którzy mają kryzys egzystencjonalny, nagrywają podcasty. Też możecie tak zrobić. Nie jesteś facetem, to na przykład to też możesz. Ja nie dyskryminuję. Można. To jest bardzo łatwe i bardzo łatwo sobie na Spotify wrzucić jakieś rzeczy, no. Podcasty, łatwo jest zacząć, no. Także jakbyś tak chcieli, na przykład by wam się nudziło, nie, że matura jest za pasem, a nie chce ci się uczyć, to możesz sobie podcast nagrać. Albo możesz na przykład nie, co sobie chcesz zrobić. No. To jest, chwila motywacji, to jest twoje życie, możesz zrobić z tym, co chcesz. No, wiedziałeś, nie wiedziałeś, a to fajnie, że ci powiedziałem. Dobra, wracając do odcinka. Witam po raz kolejny. Poczekaj, tu się, o, dobra, teraz działa, dobra, okej. Okay. I wchodzimy do strefy trzeciej oczyszczonej i zobaczymy, co w tej strefie trzeciej będziemy tutaj robić. Może ja bym se zapisał od razu. A to se zapisz, dobra, na tym slocie, okej. Okay. Tylko patrzę, czy się nic tutaj nie zacina się bardzo dobrze. Dzień dobry, tutaj ta fabryka była, da? A no. Czekaj, aha, dobra, tutaj się jeździło. To może później pojedziemy. Na początku sobie tutaj zbadam te lokacje początkowe, tak zwane. Dzień dobry. A tych plusów, minusów tu nie ma. To jest łatwiej. I tu mnie nic nie atakuje teraz. No dobrze. Dobra, no że nic mnie nie atakuje, to tam jeszcze bym był ostrożny z tym stwierdzeniem. A ja jestem ciekawy, co to jest w ogóle. Czekaj chwilę. Tak, możliwości, szeroki kąt. Co to jest? Sekretarz. Humanoidalny, diaboliczny duch. W pewnym stopniu odporny na dym. Auto.
I napierdzielamy go fizycznie, klasycznie, nie? Ręką albo nogą, mózgiem na ścianie, cokolwiek, ale będziemy go tłuc. Mam nadzieję, że moje tutaj pamperki ogarną tu cały temat, że on nie jest zbyt trudny. Coś patrzę, że życia to mamy całkiem sporo i zadaje też takie nieliche obrażenia, ale jest tylko sam, więc mam nadzieję, że to nie będzie tragedii tutaj żadnej. Nie, no źle nie jest, źle nie jest, czyli tak trochę ich wytrenowałem. 3500 punktów doświadczenia zbytych, rozumiesz? W poprzedniej strefie miałem 1500 za jednego. No, a tutaj 3,5 za jednego. Jakże szybko będziemy level zaraz zdobywać. Dobra, to tak, po kolei. Dzień dobry. O, skrzyneczka. Tutaj był chyba ziomek wcześniej. Kolor siły został znaleziony. W ogóle tak. Ja bym chciał wyposażenie zobaczyć, czy mamy coś... Aura wielkości. No dobra, może być. Kolor smutku, kolor siły. Okej, okay. Zobaczmy, czy coś tu jeszcze jest. Korzystne dla ataków fizycznych. Dobra, niech będzie. Czekaj, jeszcze alfa. Mściwy symbol niespecjalnie. Tutaj też niespecjalnie. Kolor siły, poniedziałek, niedziela. Chroniące przed trucizną. Najczęściej to chyba ten trucizny dostawał w ryj, także może nie. Aura postrzegania, też nie. Kolor siły też jest. Dobra, chroń przed trucizną to tego. I teraz zobaczmy jeszcze tu. Mściwy symbol, cichy symbol. Aura postrzegania. Może być. Tu nic wielkiego. Przed ciosami krytycznymi. Korzystne dla możliwości. Dobra, to by było to w takim razie. Tak mi się wydaje. Jezu, jakiś katar mam naprawdę. A to teraz to niebezpiecznie jest być chorym. No, takie są czasy, że niebezpiecznie jest być chorym, także lepiej nie. Oby nie, oby nie. Jakieś tak biało tutaj strasznie jest. Znaczy ja nie mówię, że to źle, tylko... Nadal jestem pod wrażeniem, jak te strefy wyglądają po tym, jak się już nimi zajmiemy. To jest po prostu, to jest co innego. To jest inna półka świadomości. Ilu? Jeden. A, jeden to tam plus. 3,5 doświadczenia. Proszę bardzo, prostą ścieżką, autostradą do nas pojedzie tyle doświadczenia. Mam nadzieję, że nas nie zmęczą. No tyle życia, ile tutaj mają te wszystkie postaci. 2000 co najmniej. No to wydaje mi się, takie już jest. Konkretne podejście do problemu. Tak, no jednak powinniśmy tu ich tutaj ogarniać, misiaczków po kolei. Raczej. Tutaj się nieraz zdarzą naprawdę dziwne obrażenia wchodzą. Jakieś 600, 500 dziwne. A zwykle tak po 100 siepie. No sporo tu wchodzi. Ale dla mnie to dobrze. Dla mnie to nawet lepiej. Zobaczmy. Tam powyżej nie jest nic napisane. No i na wszystkich tych plakatach nie będzie nic napisane, podejrzewam. O! Jakieś nowe miejsce. Tego nie było. A co to jest? Dzień dobry. Ho, 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 ho! Byli my tu? Nie no, byli my, tylko tutaj nie było przejścia wcześniej, nie? No a ja? Dobra. No to będziemy badać po kolei, nie? To jest takie... Aha, tu była ta skrzynka, tu było... Tak, tu było tutaj te przełączniki chyba się przełączało, nie? Tak dobrze pamiętam? Mam nadzieję, że tak. Zaraz muszę naprawdę wydmuchać ten nos, bo nie... Słowo wam daję, żeście mnie kurna rozchorowali, bo jak nie nagrywałem, to wszystko w porządku, tu dykcja i tak dalej, jakaś powłoka piszczelowa, wszystko tu dykcja i tak dalej, a teraz chwila, tylko chwila minęła, dosłownie chwila i już jestem chory. Który z was mnie zaraził? Nie charchać na monitor, bo normalnie to nie przystoi w tym momencie. Czekaj, to było to, a jak mi się to tędy wrócił, to co? Aha, poczekaj, bo ja strefę pominąłem, to znaczy przeszedłem na strefę inną. Dobra, moment. Zaraz sobie zbadamy, tylko ja mi się jeszcze cofnął na chwilę i zobaczył, co tutaj jest dalej, no bo tam jeszcze jakieś chyba było przejście, nie? Dobrze kojarzę? Tego przejścia nie ogarnęliśmy. Także tędy. I wracamy tędy. No dobrze, i tu jest jeszcze drugie jakieś przejście. Dupa tam, a nie przejście. Mhm, dobra, dobrze wiedzieć. Przynajmniej tyle. O, jest zapis. No dobra, nie ma tutaj tego sprzedawcy, co nie jest specjalnie zaskakujące, ale no. Okej. Okay. O, skrzynka. Cichy symbol. Aha, bo nie możemy teraz przejeżdżać pewnie tymi kolejkami. I ja się cofnę do samego początku i zobaczę, czy tam jakbym poszedł tą kolejką, nie? To zobaczę, czy tam coś się zmieniło. Pewnie tak. Także my się cofniemy tymi sypialniami. Muszę pamiętać, że to w sypialniach się przechodzi. I to w... prawej czy w lewej? Anyway, za chwilę to sprawdzimy, ok? Wszystko sobie popatrzymy, nie denerwujcie się, wszystko będzie ogarnięte. Najpierw jeszcze zobaczę sobie właśnie tym...
tą kolejką. No w sumie nie dziwne, że ta kolejka nie działa. Powinienem się tego już wcześniej domyślić, ale no po co się domyślać? Dupa, tu nic nie ma. No czyli się niepotrzebnie wracałem. No trudno. Bywa i tak. Poczekaj. To tak, tędy. Czyli ja mam tym prawym czy lewym wejść teraz? Nie pamiętam. Boże. Dobrze, ja mogę to powycinać wam, to będzie tak bardziej elegancko. Tędy. Tak, tędy, dobrze, lewą, nie prawą. No, mogę wam to powycinać i wtedy nie widzicie żadnych tam faili, nie? Wam się wydaje, że... O kurde. No, to może być dosyć ekstremalne. No dobra, próbujemy, nie? To trzeba próbować i swoje siły mierzyć na zamiary również. Ja się wyszczać pójdę, jak my robimy tą walkę, dobra? Walczcie za mnie, widzę, że wam dobrze idzie, to możecie powalczyć, spoko. O. Dobra, jak tam wam poszło? O, elegancko wam poszło, generalnie super, w ogóle tak. A, jeszcze wam tylko wspomnę, jak ostatnio, to tak trochę mnie żeście z... Może nie wszyscy, ale niektórzy żeście mnie zrugali za to, że niezdrowe rzeczy jem, nie? To patrzcie, teraz mam szejka takiego owocowego, tu jest tak... jabłuszko, jest banan, słuchaj, nie? Jest cytryna i coś jeszcze jest? I są kostki lodu, nie? Żeby było chłodne. Teraz to te kostki lodu, to już wiadomo, smaku nie dają, prawda? No, było chłodne, takie ten, dobre. Jeszcze mam do picia, także jakby będziemy się posiłkować, jak będzie nam witamin brakować. 10,5 tysiąca doświadczenia! Jak będzie nam witamin brakować. Pałkarz 22, Omega 21, Epsilon 21. Ja pierdzielę po prostu, ale mi wbiło level. Uah. Dobra. I przechodząc dalej, idziemy dalej. Jak tam pilnujecie czasu, fajnie. Także tutaj nie było, tam już byłem. Dobra, także możemy przejść dalej już w tym. Dobra, bo się trochę niebezpiecznie zaczęło robić. Jeden misiek mi już kopytami do przodu wyjechał, także kurde, już taka niespecjalna opcja. Może ja bym wziął przedmioty i się przynajmniej trochę uleczył. Na pałkarza. Tylko dlatego, żeby on mi nie kipnął, bo jak reszta kipnie, to tam już trudno, ale żeby on nie kipnął, bo chyba będzie koniec gry wtedy. Tak strzelam, no. Te epsilony to se mogło tam, wiecie. Trudno. Ale on musi żyć, hop, no. Dobra, to tak. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj. Jest coś dalej, czy nie? Nie, dubsko. Okej, nie ma nawet stacji, no trudno. Gdzieś tu powinien być zapis, z tego co pamiętam. Albo chyba, że pamiętam źle, ale wydaje mi się, że nie. Idźmy tymi kominami. Może tutaj gdzieś się da jakoś w lewo wejść? Cóż, bo tutaj widziałem, że do tego komina chyba teoretycznie się da. No, tam właśnie, o tu. Dupa zbita, nie bardzo. Przynajmniej nie widzę, żeby taka była opcja. Trudno. Pójdziemy do tego wyższego komina. Skoczyć? No dawaj, próbuj. Będzie też ta minigierka, czy po prostu skoczymy? A nie, skoczymy sobie na luzie. Dobra, okej. To też miłe. Jest piec. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ciekawe rzeczy. No. No to trudno, idziemy stąd. Tą dziurą jeszcze mogę przejść. Dobra, skoczyć, próbuj skoczyć. Gdzie wyjdziesz? Tu żeś wyszedł, no dobra. Także cóż, punkty zapiszemy sobie tutaj. I to chyba tyle. Znaczy tak mi się wydaje, że to jest wszystko. I jeszcze mówiliście, że w strefie tej zero, którejś tam, jest jakiś boss ukryty. Ja zaraz poszukam tego, bo jestem po prostu ciekawy, bo bym wam chętnie pokazał. A zresztą jestem... Się opera odpaliła. I jeszcze, no chciałbym wam wszystko pokazać w tym, nie? Także, wydaje mi się, że jesteśmy na siłach, żeby to zrobić, także... A widzisz, to jeszcze nie wszystko, byście mnie zmylili. Dobra, jeszcze tutaj da się pojechać. Właśnie, sprawdzamy. Trzy jakieś tajniki, ciekawe gdzie nas to zawiezie. Dobry. A, też trzy tajniki, dobra, wyłazimy. Oho, ciekawe miejsce, najpierw w lewo. Tu zamknięte. Okej, wszystko pozamykane. To jest... To jest to miejsce z szefem. No nie, to jest to. Tylko ja bym chciał po prostu sobie dokładnie je zbadać. Chociaż wydaje mi się, że część z tego to już żeśmy zbadali wcześniej. Jakbyśmy tutaj z tym szefem się tłukliśmy. Ale czekaj, nie, jednak nie. O! Kiyoshiro znaleziony. Czyli warto łazić po wszystkich tych miejscach. Aha, tutaj dołem. Poczekaj, czy my tutaj wszędzie poszliśmy? Bo tutaj mogę przejść, ale ja jeszcze chcę sobie zbadać tu wszystko, tak po kolei. Bo nie jestem pewien, czy wszystko zbadałem. No i jeszcze na dole można tutaj przejść. Dobra, zobaczmy jeszcze dół. Może też jakieś drzwi się nagle otworzyły. Zamknięte. Zamknięte. Również. Też. I skrzynka!
No i proszę bardzo. A, jeszcze walka do odbycia, dobra. Auto. Dawaj, miśkaczku. Jedziesz. Ze swoją mocą. Dobra, misiaczek pokonany, fajnie oczyszczone, 3,5700 kredytów. Ile ja mam tutaj do... 23 już poziom. Ja przypominam, że pałkarz miał 21, jak tutaj wchodziliśmy, nie? Do tego odcinka, także... No, jest, konkret. Ciekawe na koniec tego odcinka, który będzie miał poziom. I do jakiego poziomu są zdefiniowane ataki? Bo teraz, bo z każdym... Teoretycznie, z każdym levelem jest jakaś tam możliwość, że można nowy atak dostać, nie? Ciekawe, do jakiego poziomu autor przewidział te ataki nowe, nie? Że jaki poziom jest jeszcze taki w miarę rozsądny w tej grze, a jaki dalej to już jest taka ekstrawagancja, to mnie zastanawia. Ile tu jest przewidziane? Trzeba było projekt otworzyć i poszukać, nie? Ewentualnie nabić ten poziom setny, czy tam 99, który to jest w Makerze dostępny, 99 chyba maksymalnie. I zobaczyć, czy są jakieś nowe ataki. Ale otwarcie projektu czasami jest prostsze, jak się da, nie? No, anyway. Jeszcze sprawdźmy sobie ten korytarz, bo poszliśmy w lewo, a jeszcze pójdę sobie w prawo. Zamknięte, dobra. I tutaj jak pójdę w dół, to powinienem być w stanie dotrzeć tutaj. Tak jest, dobra, zgadza się. Tylko jeszcze sobie sprawdzimy drzwi tutaj wszystkie. Zamknięte, zamknięte. Wszystko jest pozamykane, kurde. Pozamykali się na cztery spusty. A ten korytarz tutaj? Też zamknięte. No, wszystko. Normalnie syndrom Silent Hilla dostała ta gra. No, to jest... Taka jest moja diagnoza. Syndrom Silent Hilla w ciul. A jeszcze przejdę sobie w dół, bo tu w dół jeszcze chyba był jakiś korytarz. O, poważna walka się zaczyna teraz. Z trzema. Dobra, może jakoś ogarniemy. Dobra, 10,5 tysiąca, ale patrzę, misiek... Misiek mi trochę zjechał. No, zaraz się tu zaczniemy leczyć, spokojnie. Tylko muszę znaleźć, też tutaj nic nie ma. Dobra, to pójdę teraz na górę, na samą górę i zobaczymy, co tam jest. Tak z ciekawości. Czy tam, gdzie był ten szef, jest teraz coś innego, nowego. Jest wszystko białe. Nic zaskakującego, bym powiedział. No, nic tu nie jest napisane na tych. Trudno, dobra. I mamy safe, wow. Strzałka w dół jest. Powinienem się martwić, czy coś? Wow! Okej, trochę mnie oczy bolą od tej bieli. A na razie idziemy cały czas w dół. Dotarliśmy do drzwi jakichś. Aha. To teraz pójdźmy cały czas w lewo. Zobaczymy, czy te drzwi coś zmienią. Się. Nie, też jest to samo. Albo chyba jest to samo. Nowe drzwi. No, nic się nie zmieniło tak według mnie. Próbowaliśmy przejść tam dalej, ale nic. Jeszcze zobaczę solucję z ciekawości, czy faktycznie, czy nie. Otóż, słuchajcie, nie do końca. To znaczy, jak pójdziemy w taki sposób, takim patternem, to wtedy dotrzemy do innego pomieszczenia podobno, ukrytego pomieszczenia. Tak podobno, tak nie wiem, tak słyszałem. O, faktycznie jest ukryte pomieszczenie i jest, wtorek został znaleziony i wielkie widmo zostało znalezione. Możemy zapisać grę, jeszcze sobie zerknę, tylko czy wszystko żeśmy tutaj ogarnęli? No tak, tak, to jest wszystko. Dobra, czyli jedyne co nam zostało, to wrócić do nicości. Jeszcze zobaczę. Dobra, spokojnie, dobrze jest. Zobaczę, tylko chciałem zobaczyć, która jest minuta odcinka, nie? Bo nie pilnujecie czasu, to ja muszę pilnować. I wejdźmy sobie do pokoju wreszcie. Bo został nam tylko pokój już teraz. Ale, jeszcze tak, jest strefa zero. Ja jestem ciekawy, co w tej strefie zero jest. Ona jest kolorowa. To jest coś innego. Zerknijmy sobie. Czy coś tu jest nowego w tej strefie zero? No jest! No jest ziomek jakiś. Dobra. Sprawdzamy? Sprawdzamy, co tam jest. Siema. Nie pojmuję, dlaczego wszystko jest takie niepokojące. Nigdy nie jestem głodna, a myśl bardzo mocno o czymś pięknym, a być może jutro to zobaczysz. Kim jesteś? Jak na przykład piękny dzień z olbrzymią kaczką. Bardzo niepokojące. Co tutaj robisz?
Nie traćmy czasu na niepotrzebne zapowiedzi. Zatańczmy razem, mój najdroższy przyjacielu. Alright, a co to właściwie jest? Z ciekawości. Muszę zobaczyć, zbadać to. Możliwości, szeroki kąt. Sukre! Żadnych słabości, odporności. Kukiełka razy 4, pyszny, słodki cukierek. Okej. To zróbmy tak, auto, i zobaczmy, co to potrafi. Jakieś kurna maski. Wow! To był ciekawy dźwięk. Dobra, wszystkie kukiełki są chyba posprzątane. Teraz został tylko ten typ, albo typka, albo coś. Nie wiem, coś tutaj stoi. Ciężko określić tego płeć. A w tych czasach to podobno nawet jeszcze nie powinno czasami, więc... Jakiś potwór. Można powiedzieć, chyba. Bo nie wygląda normalnie. Ciekawe tylko, czy ja... Nie no, dam radę sobie, to jak który ja mam poziom. Konkretny mam poziom. To dam se radę, spokojnie, nie denerwujcie się. Ja se nie dam radę, to kto se da radę? Tam właśnie 600, to 600 obrażeń wskoczyło, nie? Sztos. Widzę, że Omega dostał obrażenia konkretne. Teraz zobaczę jeszcze chwilę, jak dostanie jeszcze trochę obrażeń, to zacznę ją leczyć, czy tam go, czy tam Omega w sensie. Zobaczymy, czy coś tu. Korzystając z okazji, jak za mnie walczycie, to szejka napiję. O. A, dobra. Dziękuję, że pytacie. Dobra, czekaj. Ja wezmę sobie przedmioty i go uleczę. Czemu nie? I auto z powrotem. Grunt, żeby tam życie im nie zeszło, nie? To tam... Many nie muszą mieć, grunt, żeby tylko życiem dawali radę. Jakieś, jakieś dziwne ataki, to coś ma. Ale poszło. Dosyć łatwo nawet. Znaczy, ja tu mam nabite poziomy chore, to nie, nic dziwne, że się iści, kurde. O! 30 tysięcy punktów doświadczenia, ale jazda, dobra. 5 tysięcy kredytów. Wielki czekoladnik należy do ciebie i srebrne ciało. Pałkarz 25, magiczny home run, 25 tu, 24, 24. Wow! Jest mi o wiele zbyt zimno. Nie podobał mi się ten taniec, mój najdroższy przyjacielu. Sądzę, że wielka, niepokojąca kaczka wygrała tę partię. Powiedz Zachariemu do widzenia ode mnie. Fuck. Jest martwa. Co to kuźwa jest? Ale to jest cukier chyba, nie? W ogóle czemu tu jest taki dziwny... wzorek na podłodze? Right, no dobra, żeśmy tutaj posprzątali ją. O, siema. A możemy u ciebie coś kupić? Myślę, że tak będzie lepiej. Potrzebuję czegoś konkretnego? Zobaczmy właśnie, co ty możesz mi zaoferować, stary. No możesz. Dobra, wyposażenie. Mamy mnóstwo kredytów, więc ja sobie kupię. Więc ja sobie kupię wszystko. Kolor tego. Do obrony dla Adonów też sobie kupimy 3. Dla pałkarza 1. Tutaj wyposażenie do obrony 4 będzie mi potrzebne. Wyposażenie do walki dla Adonów. Durny symbol. To 3. Lśniący symbol. Durny jest lepszy chyba. Kij Luisa. Kupujemy. Czekaj, oko nie. Przedmiot ofensywny. Negatywne stany, trucizna, ożywia postać. To wszystko chyba mi się wydaje. Zaraz zerkniemy sobie. Ale ja miałem 47 tysięcy, a zostało mi 17 tysięcy. 30 tysięcy, stary. 30 tysięcy. Lepszy jest ten kij Luisa, no. Ale tak dużo. Ja pierdziele, ile żeśmy tutaj przepuścili forsy. Jezu. Zmniejszające zużycie PM. No jest jakiś pomysł w sumie. Ale zobaczmy, jakie mają możliwości tutaj moje. Zwiększa atak, obronę, słabej mocy. Ten ma strasznie, zobaczcie, dużo takich PM-owych rzeczy. No. To ja go wyposażę może tego w tego. We wtorek. Tak, to jest dobry pomysł. Dobra, alfa jeszcze zobaczmy. Tutaj mamy durny symbol. Cichy symbol jest słabszy. Teraz aura uporczywości. Powłoka piszczelowa, strzałkowa. Dobra, kolor siły. Tu. Kolor porażki. I tu możemy jeszcze
piątek. A załóżmy w piątek, czemu nie? Dobra, jeszcze Omega. Ten ma durny symbol. Tutaj powłoka ramieniowa, strzałkowa, kolor siły, porażki i niedziela. Poniedziałek to ciosy krytyczne, tu przed trucizną może być, dobra. Tutaj wszystko. Teraz jeszcze tutaj. Cyk. Strasznie dziwny tutaj jest soundtrack. Bardzo dziwny. Czekaj, wtorek, tutaj ciosy krytyczne. Dobra, chyba to wszystko, bym powiedział. Także ja sobie myślę jeszcze, abym sprzedał parę rzeczy. Bo są mi średnio potrzebne. No i powiedziałbym, że chyba żeśmy sprzedali wszystko, co potrzeba. Dziwny przedmiot przypisany do cukru. Wielki czekoladnik. Wielka przekątna, wielkie widmo, wielki finał. Okej, dziwne. Tu jeszcze są jakieś schody na górze. Poczekaj, jak co? My tu byliśmy? No chyba tak, to znaczy górą tutaj, aha, to się do góry idzie. I to tyle, tak? To jest wszystko? Powiedziałbym, że tak, jeszcze tylko sobie zerknę tutaj. No tak, tutaj leży ta martwa, albo martwe coś tam. Także żeśmy ukrytego bossa rozpierdzielili. Teraz, apel do was, jeśli ja o czymś jeszcze zapomniałem, albo czegoś jeszcze nie pokazałem wam, a ktoś jest wiedzący, to znaczy grał w tą grę albo cokolwiek, że wie, że jeszcze coś ominąłem, to ja byłbym bardzo wdzięczny, jakbyście mi powiedzieli, dzięki temu, o fajnie, dzięki temu ja jeszcze pokażę więcej rzeczy i w następnym odcinku to załatwimy wszystko prawdopodobnie. No, także ja zobaczę tylko, o, wystarczająco jest. Odcinek wystarczający, wydaje mi się. W następnym odcinku zajmiemy się kolejną strefą, chcę już tak na świeżo, wiecie, to ogarnąć. Więc dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie, zapraszam do innych filmików i na razie.